Na kanale znajdziecie takich kilka filmików dotyczących spraw łóżkowych, odnoszących się do wielkich religii świata. Tam będą filmiki, czego nie wolno Żydom, w seksie hinduistą czy buddystą. A dzisiaj chciałbym zająć się islamem, który jak każda wielka religia też ma swoje pewne ograniczenia, też ma pewne swoje zasady. To będzie taki dosyć krótki filmik, ale chciałbym przekazać w nim pięć takich ważnych kwestii, moi drodzy, których muzułmanie nie mogą w seksie robić albo uprawiać, albo kwestia, czego w zasadzie religia im zakazuje. Po pierwsze, to oczywiście jest kwestia bardzo prosta. Religia mówi o płodności, religia mówi o przekazywaniu życia, o zaludnianiu ziemi, więc po pierwsze, jeśli chodzi o islam, absolutnie zakazana jest, moi drodzy, masturbacja. W islamie nie wiem do końca, czy dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, bo na przykład jako przykład bardzo często podawałem pierwotne pisma mormońskie u mormonów, to między innymi kwestie. Kobiety miały dużo większą swobodę przykładowo u mormonów. Natomiast w islamie ogólnie, jeśli chodzi o stronę męską, bo to chodzi o mężczyzn, no to na pewno zakazana jest kwestia związana z masturbacją. Kolejna sprawa, jeżeli już mówimy o kwestiach związanych z płodnością, to absolutnie, moi drodzy, zakazana jest kwestia używania środków antykoncepcyjnych, jeżeli byłyby pobudki tylko i wyłącznie hedonistyczne, dla przyjemności. Na zasadzie, że ktoś nie chce zajść w ciążę, to bierze antykoncepcję zażywa. Oczywiście jest ona dozwolona, ale w przypadkach, kiedy chodzi o kwestie zdrowotne, czyli coś tam związane z hormonami i tak dalej, no to jak najbardziej wtedy można używać w islamie kwestii antykoncepcji. Natomiast no, jeśli są to pobudki hedonistyczne, tak jak powiedziałem, to absolutnie, moi drodzy, nie ma takiej możliwości. Trzecia rzecz, która jest określona jasno przez Koran: nie ma możliwości seksu ani w czasie miesiączki, w czasie menstruacji, ani kiedy kobieta, w czasie połogu, tak to ładnie nazwijmy fachowo. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest połóg, to sobie tam na pewno doczytają, ale to są takie dwa okresy, gdzie po prostu zakazana jest kwestia związana z jakimikolwiek sprawami seksualnymi. Co więcej, wiele różnej maści udziwnień, które czasami są stosowane, również są zabraniane przez islam. Na przykład, nie wolno uprawiać seksu analnego. To jest kolejna sprawa. Nie wolno uprawiać seksu podczas pielgrzymki do Mekki, a także nie wolno uprawiać seksu od wschodu do zachodu słońca w czasie Ramadanu. To jest też taka bardzo ciekawa rzecz, czyli ten okres postny też, moi drodzy, nakłada w jakimś tam stopniu nakłada się z tymi kwestiami seksualnymi. I na zakończenie taka piąta rzecz bardzo istotna, która w zasadzie mi się w jakimś tam stopniu podoba, może. To, jeśli chodzi o islam, nie wolno dzielić się opowieściami o swoich przygodach, doświadczeniach seksualnych oraz wyjawniać intymnych sekretów. I to jest taki motyw, który mi się bardzo podoba, że kwestie seksualne nie są zabawą, że jest to kwestia przede wszystkim jakiejś tajemnicy, co łączy jedną i drugą osobę, a nie nagle ktoś będzie opowiadał o swoich przebojach seksualnych z kimś tam, albo bo tak naprawdę wtedy wychodzi na to, że ten człowiek nie szanuje drugiej strony. Natomiast to są rzeczy, które powinno się zachować
w jakimś tam stopniu dla siebie na temat intymności. No niestety, moi drodzy, żyjemy w takich troszeczkę dziwnych czasach, gdzie wszystko poprzestawiało się na łbie. Absolutnie. Dlatego, że w dzisiejszych czasach łatwiej jest mówić na temat kwestii seksualnych, trudniej jest mówić na temat wiary. I to jest po prostu, no, po prostu chore, powiem to uczciwie. Łatwiej jest zapytać się, ile miałaś facetów, dziewczyny, niż w co wierzysz, albo jakie są twoje przekonania. Bo to są już tematy bardziej wstydliwe. To są tematy, to tak jak ktoś kiedyś powiedział, na temat polityki w towarzystwie się nie rozmawia, na temat między innymi kwestii wiary się nie rozmawia w towarzystwie, bo może to popsuć klimat. No to takie trochę dziwne. I właśnie na tym polega kwestia. Tylko ja mam wrażenie, że moi drodzy, tą kwestię narzucili nam ateiści, którzy na dobrą sprawę nie mieliby w ogóle o czym mówić. Bo jeżeli na przykład istnieją osoby wierzące, jak zobaczycie u mnie na Facebooku czy gdzieś, to zobaczycie ludzi z różnych wyznań, zobaczycie ludzi o różnych przekonaniach. Ja jakoś potrafię z tymi ludźmi rozmawiać na te tematy. Ktoś mówi, że potrafię dyskutować merytorycznie. No a jeżeli ktoś ma pstro w głowie, to automatycznie też nie będzie potrafił rozmawiać i tutaj nie będzie jakiejś tam tolerancji. Natomiast tak naprawdę wszystkim, którzy krzyczą o tolerancji, na przykład, to ja najczęściej, to tak na zakończenie powiem, ja najczęściej tym wszystkim ludziom mówię jedną rzecz. Jestem nietolerancyjny i żądam tolerancji wobec mojej nietolerancji od ludzi tolerancyjnych. I wtedy bardzo szybko się przekonamy, kto z nas dwojga jest tolerancyjny. Czy ja, czy ta druga strona. Bo nagle się okaże, że ta osoba, która krzyczy o tolerancji, to ona sama ma problem, moi drodzy, z tolerancją. I też dlatego ten kanał powstał, żeby pokazywać różne zwyczaje, różne kultury, żeby szanować się nawzajem, żeby zrozumieć przede wszystkim drugiego człowieka i żeby, moi drodzy, jakoś inaczej patrzeć na ten świat. Także udzielajcie się w komentarzach, subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie filmy znajomym. Przede wszystkim dyskutujcie przy tych filmach, bo wtedy każda dyskusja jest, moi drodzy, twórcza.